Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was dzisiaj w grze Farming Simulator 2015. Jest dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Miałem zacząć od Kaskiego, dobra, przepraszam. No właśnie, tak. I z nami też Kaski. Siemaneczko. Miki, smacznego. Ale ja miałem tak wyliczone, że pojesz kaskader, ja już przełknę Miki, już ładnie powiem wszystko. Skąd będzie letnej bez jedzenia, ale nie, musi ode mnie zacząć. No i dzisiaj będziemy sobie robić sianokosy. Na mapce, którą już dobrze w sumie znacie, jest to mapa La Ferme La Limousine, czy tam La Ferme La Limousine, nie wiem, jakoś tak. Francuska mapa, także fajnie. Dokładnie. I dzisiaj będziemy sobie robić sianokosy. Kaski pojedzie do Steyrem z kosiareczką. No, Miki, a ja? Miki weźmie sobie Case'a, albo tego, albo tamtego z Turem, obojętnie. I pojedzie zgrabiać. Czym? Z grabiarką. Dlaczego jechać, kolego drogi? Chłopaki, poczekajcie chwilę, bo jak widzicie, ktoś mi zastawił ten Deutscha, a ja muszę jechać Deutschem. Muszę wyciągnąć najpierw ten opysk. Ty ustawiałeś maszynę. No, cicho, dobra. Muszę wyciągnąć ten opysk, kiwać stąd. Tędy wyjeżdżamy, tak? Poczekaj, ja będę prowadził, bo wy nie wiecie gdzie. Chociaż Miki wie gdzie chyba. To są te łąki, Miki, co kiedyś mieliśmy skoszone i sprasowane. Wiesz co, tych łąk tyle my tu cieliśmy na tych mapie, że wiesz co, nie wiem. Bo tu jest sporo łąk. Dobra, to poczekaj, ja wezmę wtedy ten i ja nam pojadę. Się nie spiesz. Ja pojadę pierwszy wtedy. Nie. Czy nie. Ty też poszedłem, nie, czy będziesz. A to będziesz wyrabiać, będę sam się? To już masz tam dwie łąki skoszone. A. Dobra, to jedziemy. To majonie. Jakoś tak nas wzięło, znaczy mnie wzięło, żeby na tę mapę wrócić, bo mapa naprawdę fajna. Mapa była najfajniejsza, na której grałem. No chociaż nie, Holzhausen też była fajna, ale to też jest fajne. No Holzhausen była fajna, tylko że to jest taka... Tylko Holzhausen miała trochę inny klimat, tam mam bardziej tak takie... Tak jest. Bardziej ten, ale to tak, jest tak, też tak, fajna tak. Mapa. O, dziękuję za słowa poparcia. Czuję w tobie naprawdę bardzo pomocny ramię. Nie, ta mapa tak była taka, taka w sumie, no taka klimatyczna bardzo jest. Tak. Nieśmieszne. Jest. Dobra, dawać chłopaki. Muszę nawet ręką mieć teraz, bo nie mogę skręcić. Muszę nawet ręką mieć. Jaki tam ziemniaki łowi. Zupę jem rękami. Zupę rękami. I siorpie tak. Jak Bolek. Tu jesteśmy tam u gołego. Potem bierze widelca i sobie łowi pieprze w zupie. Ja. Dobra, ja już dojeżdżam. Ktoś za mną musi uważać. Serio? Wpierdoliłeś się we mnie? Nie. Bo ja nic nie... ostatni. Ja nic nie poczułem. Ale kaskadnek poczuł. Miło się dopalu. Nie musiałeś tak mówić. Ojej. Dobra, mówi się w dzielicie grubym. To jest tutaj chyba, Miki, nie? Mhm. Uwaga, lewo! Uwaga, prawo. Dobra, teraz czekaj. Poczekajcie chwilę. Ja muszę kupić te dwie łąki tutaj. Dobra. Które mam ciąć? Obie. Zacznij sobie od tej, której chcesz. Ja ci tu otworzę ten. A ja jadę tam, gdzie ty otworzyłeś. A czemu zamknąłeś? Zamknąłem? To weź zacznij od tych wtedy. A my, Miki, jedziemy dalej. Okej. Dobra. To dawaj. Zaczniemy sobie od tamtej mniejszej w sumie łąki wtedy. Bo tam, czemu? Tam jeszcze nic nie jest zgrabione, ale wtedy zaczniesz zgrabiać, a jakoś będę za tobą jechał. A czemu... czemu dostałem taką malutką zgrabiarkę, jeszcze mogę się zapytać? Zgrabiarkę mówisz? Zgrabiarkę, bo jest trawę ciął, współczuję. No bo to jest, no... bo mam malutkie gospodarstwo, także... Dobrze. Jo, 200 hektarów. No kurno, możesz tak nie hamować? Jak ja nawet nie hamowałem. No jak nie? Jak ja nawet hamulca nie nacisnąłem. No nie kłam. Nie nacisnąłeś po na ręce wjechałeś. Uwaga, lewo, siuniu. Hamuję. No to strzegaj, kierunek będzie rzucony, no właśnie. Ja na polnej kierunek. Leć pojechał. Boże, Miki. Znowu będą komentarze. Dobra, weź. Sorry, proszę, że twój letny teraz stracił oglądalność. Jo. Boże, ty mój. Nie będzie pieniędzy. Nawet ja tak głośno nie bekam. No naprawdę, no. Trzymaj. Pamiętam, jak tą łąkę zgrabiałem kiedyś. Ja też. U. Sztajerek tak aż dymek puścił, powiem wam. Naprawdę? Ja. Nie, zdaje się. Jo. No, a mi się zapindala to z tą zgrabiarką? Łojeny! Poszedł w krzaki. O Jezus Maryja. No kurde!
Bo mnie stresujesz. Nie no, dobrze ci idzie. Naokoło muszę jechać po. No najpierw naokoło być, nie? Ja i tak, ale twoją kole za rąkę. Weź kaski nam zaśpiewaj ten 7 coś tam róż. Nie. No czemu? To zagraj. Nie, musisz grać. Ale tak nie umiem. Nie umiem. Na słupę to nie... No chuj na pokrzokach pójdę cicho. Chyba tak, tu był taki pagórek, nie? Nie jakiś wiem, ale... Myślałem, że tu dacha jebnę z kosiarką. Nie. No ciekawe, jak teraz stąd wygram. Nie wierzę, tam zostaw, to ja teraz biorę sam. Dobra, udało uważaj się. Na mnie. Uważaj na mnie. Bo tu jest ciężkie naprawdę. Się zawraca. No stój! No ja nie wiem, jak ty chcesz jechać w końcu. No, chyba tutaj muszę jechać, nie? No to jedź. Chyba nie jest łatwo, tak? Na Łazarsy nie jest kolorowo. No akurat jak ja będę jechał wysypać się, to ty nadrobisz sobie. No. A teraz to już będzie szło, najgorzej to było dookoła tam razem. Tu krzoki są, nie ma jak wyjechać, nie ma jak nawrócić, trzeba wiedzieć. Porysować trochę. Ale hałasuje to samozbierające. Ja tam. Jaka dama babka się przypierdoli. Że azotu to chyba nie dałeś tutaj na tę łąkę. Czemu? Taka malutka. Azot. No bo to są ekologiczne łąki. No. Na dopłaty. Jo. Nie przeszkadza, czy takie są ten półokrągłe, czy przeszkadza? Co półokrągłe? No tak dookoła jadę, nie, a nie no czemu? No to tam wiesz. Mi się wygodnie jedzie, bo ja nie muszę zawracać. Ważne, żeby to było ładnie zgrabione. A Miki to zawsze robotę super robi. Ojej, dziękuję. Ej, taka fajny zestaw ten dojdzie z tą samozbrajką, nie? Ładny on jest nawet. Nie widziałem go, powiem ci nawet, żeby on tak... To jest cała paczka takich dojdziów, są takie... Będzie, że mi stoję. A, dobra, nie. To co były na moim odpaku. Właśnie wiem, przypomniało mi się. To właśnie nie kojarzę. Te ścięte maski takie miały, te dwa małe. Tam tylko jaś. Słuchaj, ładne są. Nie, te dojdzie są fajne, w Rauli mi się też podobają. Nie wiem, czemu mi się ten dojdź zawsze kojarzy z Argiem. No, bo on miał dwa te dojdzie. Znaczy, jednego miał tego mniejszego. Takiego malutkiego, nie? Z tym turem. No, taki malutki też nie był. No, a ten duży był fajny i ten samej. No, naprawdę fajny. Fajne gospodarstwo miał ogólnie. Dalej ma chyba, nie wiem. Już ani nie nagrywa, nic, ani się nie odzywa. A dojdzie chyba sprzedał. Znaczy tego małego. Znaczy miał wystawiona, czy sprzedał? No. Nie wiem, czy sprzedał. Nie wiem też, ale no... Oj, lag. Uuu. Ja nie mam. Miałem konkretnego laga. Dalej masz? Nie, już nie, ale... Przed chwilą nie. Muszę sprawdzać, co chwilę czy aparat nagrywa. No już. A no tak, bo to jeszcze z tym, z kamerką, nie? No próbuję, zobaczymy, czy to wyjdzie. Ej. Warto. Ale mój aparat ma trochę za dobrą jakość, wiesz? I wtedy to się pierdzieli z tym. Też racja, jak zmniejszasz, nie? Weź nagrywaj mikrofon. Będę musiał... Co ty tu robisz? No, zgrabiam. A sorry, ja nie widziałem, że tu jeszcze trawa jest. A co ty kurde robisz? Ja myślałem, że tu już się trawa skończyła. Tutaj jest obok jeszcze ta mała łączka, taki pagórek, nie? Mhm. To zgrabisz to też. Tu może się po środku takie dwa dziebułka. Dobra, zbierzesz. Zaraz zbieram. Ile mam procent już? 70. Dobra, gdzie jest ta mała trawka jeszcze? Wiesz, że ta przyczepa sama jest zgrająca, może się zapchać? Tak, jak za szybko jedziesz. Nie wiem, czy jak za szybko jadę, ale jak chyba... Ona się może zapchać wtedy, kiedy jadę nierównomiernie, wiesz? Za dużo na prawą stronę, za dużo na lewą, coś takiego. Tak? No bo mi pokazuje taki pasek dziwny na tym... na chudach. Aha. To chyba jak szybko jedziesz. Nie. Mi się wydaje, że od szybkości też. Ja. Nie, bo jadę cały czas tą samą prędkością. A no, no ten, tak, ale ten, jak... A ten pasek się rusza. No bo ona jest tak ma zgrabione za dużo, czy coś. No, no właśnie o to chodzi. Nie. Kurde, to nie, się nie wyrobię chyba. Muszę cofnąć. Ja wiem, że gram już pierwszy raz FSA 15 od dłuższego czasu i... Jo, w końcu można sobie pograć nawet, wiesz, przypomnieć sobie trochę. Ja nie wiem, ja się znowu miałem taki okres, że nie chciało mi się nic grać. Jo, a teraz znowu się tak wciągnąłem, że masakra. Ale tak jest właśnie, że raz ci się nie chce grać, a raz ci się... No, a czasami jakaś taka dłuższa przerwa się przyda. No tak, no. Ale nie za długo. Nie za długo. Bo nie, potem nie. Się całkiem odechce. No tak, o czym my tu mówiliśmy? Zobacz. Adam se wcale przerwy nie robi. Adam to jest poważny youtuber, ty się tu nie śmiej. On ma podpisane z firmą korporacyjną angielskojęzyczną. No. Ładnie, to ja to bym taki pośmiechu jak się nie robił z niego. Jobak, przyjadłem pierdolony. Czego byś sobie nie robił? Od śmiechujek. Adam jest taki.
Nie znasz tego słowa? Pełno masz? Ja. Ale mnie to rozwala druga część tego słowa. Wiesz, z myślą o Adamie. Dobra, ja jadę się zawieść. Dobra. A ja mam teraz jechać do Kaskiego, ja? Nie, jeszcze tu jest jedna łąka. Gdzie? Tutaj, jak wyjeżdżasz, to przy tym zbożu tutaj całkiem. Nie, co ty, nie zdążę, patrzę, to ja skusiłem. No, Miki zdąży sprawdzić. Ale zbożu od razu tam za tobą jechać, tak? Jakby? No, tu będziesz widział zaraz skoszoną. Kaski ją ma koło siebie w sumie. Teraz na wprost chyba jechał. To nie jest zrobione? Nie, tam jest wszystko skoszone, bo to ciąłem dzisiaj. A to chyba czymś większym ciąłeś? Nie, tylko tym. Ja tak po prostu ładnie równo jeżdżę. Ale jo, ale wiesz co, nie chodzi o to, tylko takie rządki są szersze, czy mi się zdaje? Nie, zdaje mi się, to są przerwa. Zdaje ci się, są takie same. Nie, bo to są przerwa. No, znowu miałem laga. No to już musi być coś u ciebie, bo u mnie raczej nie. No, jak zwykle. Nie, no ja też nie mam, więc... To u mnie. Jakieś tam drgania internetu po prostu muszą mieć. No, światłowody mi tam przebywają. Biorę 3 rządki kosiarki naraz, mniej więcej. O, to stare. A to jest ta najmniejsza z grabiarka, nie? No wiem. To jest ta podwójna. Tutaj dopiero masz 2 rządki. Kurde, no patrzcie. Gdzie? 2 rządki u ciebie? No. Ty dopiero tyle przejechałeś? Ale 2 rządki kosiarki, czy 2 rządki... 2 rządki... Z grabiarki. Grabiarki. A. To wtedy o. Myślałem, że dopiero 2 razy dookoła przejechałeś. Co? To bym cię opierdzielił wtedy normalnie. Że tak wolno robić. No. Ja to nie Adam. Adam. Adam to zawsze bokiem lata, on se bekę robi. Jo, bo on myśli, że on se... jak na jego odcinkach myśli, jak go bekę robimy, to on myśli, że tutaj se może robić. Jo, nie może. No nie? No. To tylko my możemy u niego. No. No bo u niego odcinek bez beki to nudne. Nudne. Jo. My te łąki chcieliśmy, bo na 2 kosiarki, nie? No, na 2. Tą Sigmę taką mieliśmy z takim dziwnym logiem. Aha. Fankę. No, ale fajnie się też grało, tylko szybko żeśmy skończyli. Mieliśmy taki zapał do roboty, żeby sobie pograć wszystko, a się okazało, że żniwa zrobiliśmy, skosiliśmy ale mówię, łąki. Bo wtedy na stówę była jakaś przerwa od szkoły. My graliśmy, potem przyszła szkoła i na stówę przez szkołę przestaliśmy grać. No, jakoś to tak było. Bo niemożliwe, nie. Żebyśmy tak przestali nagle grać. Na stówę mówię ci, że była przerwa, było wolne coś tam i my sobie graliśmy i potem przyszła szkoła i trzeba było przerwać. No, a żeśmy ile? Parę dni pograli, nie? No, ale fajnie się grało, nawet no, niby no, parę dni, nawet ale... z widzem graliśmy. Pamiętasz kukurydzę? A tak. To ja nie mogłem grać. No nie wiem, nie pamiętam. To jeszcze... albo nie miałem... no nie, to nie wiem, że jak tam są. O, co ja wtedy? Karta graficzna mi się spaliła chyba wtedy. Kurwa. A to jeszcze muszę ketchupu na frytki polać. Już mam nowy. Frytki o tej godzinie? Nie wiem, że tylko ma ten pierdzic kuszak. Boże. Weź grubo. Też bym sobie zjadł, też bym sobie zjadł. Właśnie trochę bym chciał przytyć, słuchaj, ale... A to na masę pójdzie. Mogę ci trochę oddać. No? No. Ale ogólnie powiem wam, że u mnie w realu, nie? Tak popadało ostatnio. Że normalnie wszyscy rolnicy chyba w okolicy są zadowoleni. Nie dzisiaj lało. Kurde. Naprawdę cały tydzień, od początku tygodnia leje. A u mnie nie. Od początku tygodnia? No, od poniedziałku. Czyli poczekaj, bo wtedy. Miki, tą małą zgrabiłeś, jo? Tak. Bo ja usiadę z powrotem, nie? Dobra. Także zaraz będę. Chować to piwo i dalej robić. No właśnie, wiem. Właśnie takich, kurde, idealnych. Dobra, to Miki, trzeba się ruszyć, nie? No. Bez kitu. No, to ty w jednym, ja w drugim. Po cienniku nie pomylmy. Ale jeśli zawijasty robiłem, zabijesz mnie za to, ale... Nie. Spokojnie. Widziałeś. Spokojnie, twoja rozczoprana. Nie, takie zawijasty się w 13 prasowałeś. Nie do widzę? Ale gdzie? W 13 prasowałeś jakiś zawijasty. Jo. A to były czasy. To były czasy wtedy. No nie? A nie, ja już tak coraz mniej tak mi się chce grać w 13. Tak. Znaczy ja mówię, ja tylko 13 ze względu na te polskie mody, to jest fajne. No, to tylko tak, bo tak to już... Jak ja miał grać na dużych maszynach w 13, to ja bym wołał w 15, już sobie iść pograć. No. Na przykład w 15 to polskie mody to mnie odrzucają, nie wiem, jakoś tak... Nie, w ogóle mi się nie podobają chudy, nie wiem czemu 15 do polskich modów.
tak za bardzo się świecą w sumie te polskie modele, bo ogólnie tutaj wszystkie modele się świecą, ale to na polskie to nie wygląda fajnie. Kaskiemu to dobrze idzie, widzę. Zapindala tym Steyrem? Ślizga się trochę, ale idzie. Obciążnika nie ma z przodu. Z poślizgiem chodzi czasami. No, z poślizgiem? Ten tam jak spierdala taki. No wiesz. Dobre? Nawet. A jeszcze przez zespołem krzyczę, że ich nie chcę. Jo. Tak było. Ale jednak. Tata ci namówił, nie? No. Namówił. Kazał. Kazał. Jest to. Jest to gnoj. Że wy. Bo więcej nie dostanie. Bo rano nie wyjdzie. No pewnie nie. Nie no be. Może będzie. Ja to przeważnie kolację jem o 23. Tak wcześniej? Nie, mam tak, że jem pierwszą, drugą i trzecią kolację. Boż. Na pierwszą mam taką, wiesz, jakąś rozgrzeweczkę. Jakbyś 7 days sobie wpierdzielę. O, kolacja! No mówię taki, wiesz, taka rozgrzewka, nie? Potem sobie dopierdzielę trochę więcej, a ja na końcu tak się najem, że od razu zasypiam. A na końcu jeszcze poleję sobie, wiesz... Kielona? Trochę kielona na tego u kolegów i wróci do domu. Na żarty i napalony i pajunia spać. I pajunia spać. No tak, tak, dokładnie kaski, tak jak mówisz jest. No jest, pajunia i dobranoc. Dobra, Michie, jak tam ci idzie na tamtej łące, bo ja usiadę do ciebie. Przerwa na piwo. To czekaj, ja z tobą stanę. A ja to co? Ty tam koś. Ty tam... No bo nie nadążysz później. No. A Adam to gdzie? No Miki, bajunia. Zobaczysz, tam wybi jasna zachęta. Ty kurwa, ja się zastanawiam, czemu on tak szybko jedzie, a okazało się, że zapomniałem włączyć. No, teraz jo. Czemu wyjazd? To jest fajnie zrobione. Ło! Ja pierdzielę, co ty masz tu zrobione? A którym ty pojechałeś? Ten pierwszy. A nie w tą stronę pojechałeś. Czemu? No bo w dół się powinien jechać. Nie, ja jadę w tą. Tu aż na drogę, żeś zagrabił. Nie, tak no akurat mi by cię zbierał tak jak warkać. Że nie będę tak warkać, czy nie brać. U, lachnę. Zobacz, aparat ci się nie wyłączy. Nie, no. Cały czas nagrywam jej. Moją facjatę. Kurde, nie wiem, czy... Co mówisz, że co masz? Maris jakiś czas takie... No nie wiem, takie duże, ale... Nie. Nie w tą stronę pojechałeś, powiem ci. Ale co to za różnica? No nie wiem, no bo tamtej zgrabiałem, to jakoś tak mi się wydaje. Ej, ale wyobraźcie sobie, co byście teraz zrobili. Na przykład gdybyśmy tak nie nagrywali i się nie znali. I ja bym na kompie. W sumie ja nie wiem, czy ja bym na kompie siedział. Na pewno bym siedziałbym, z Wisią siedziałbym, maniaczył coś. W Metina. Ja bym w sumie grał w... Grał na kompie, bym siedział z Mikim pewnie. Pewnie, no, jakby się... Nie no, to niemożliwe, żebyśmy się nie poznali, to... Ja bym się bardziej do kompie wpadał. Ej, chłopaki! No? A, dobra, nic. A wyobraźcie, że sobie teraz mieszkam na przykład w mieście? Nie. No, znaczy w sumie ja... Wracę na to tak, no. Znaczy ja nie mieszkam w mieście, ale wiesz... To tak na obrzeżach. No, to jest fajnie. Jak ja nie wiem, ja nie wyobrażam sobie, jak Miki by się mieszkał na przykład w Warszawie, tak w centrum. Kurwa, bym się tam zgubił, chłopie, w pierwszym dniu. Nie wiem, ja bym nie mógł tak w takim dużym mieście mieszkać. Nie, jakbyś wiesz, od małego mieszka, który się przyzwyczaił. A no, od małego, no to jest inna sprawa, no nie? No co jest, kurde, Miki, co takie wałki duże napchałeś tutaj, że mi się przyczepa co chwilę zapycha. Czterech robił 5. No. Dobra, żeś nagrabił to kurwa. Muszę chyba trochę wolniej jeździć po prostu. Może. No żeś poszedł? Ja? Dobra. Gdzie jedziesz teraz? Kaskadera. Trzeba ustawić. Kaski dookoła jeszcze byś mógł sobie przejechać raz. Nie, jadę teraz dookoła. To ja poczekam. Tak sobie zwalniam ten temat, nie? Żeby zapiwnicą. Dobrze. Kurde, mi się ten zestaw podoba, ten dojść z tą samą grajką. No ładnie. Ty na przykład twój ciągnik by ładnie wyglądał tamten case z turem, z tą zgrabiarką. Tak mam takie wrażenie. To trzeba było mu dać.
No mówiłem, że weź ty, którego chcesz. Ten stał pierwszy. Który powinien przejechać dwa razy dookoła, dwa razy. Kurwa. Telefon. A? No, kierownik dzwoni. Tam, no bez tu, nie? Adam dzwoni, weź odbierz. A nie, to nie odbieram. Nie, broń Boże. W ogóle zaraz znowu na full. Full kontroli. Mój fadek, nie fadek, ten friend. Mój fader. Dobra, starczy chyba, że tak pogrzeba, nie? Niech trochę będzie jednak przy tym. No bo było raczej to wyciął tak, że musiałem z szaką wygarnąć. Nie, broń Boże. Coś ta zielonków się musi zostać. Bo u mnie zielonki potrzeba dużo. No i tak pewnie nie spasiem. Jak będziemy grać, spasiem. Coś daje jeleni, coś musi zostać, nie? Nie ma jeleni w tych okolicach. A Daniele? Marcinie są. A Mateusz? No a będzie, nie? Miki tutaj. Jo, dobrze. Jadę tutaj na ten temat. Muszę się złożyć, nie? Nie no, co ty nie składaj się. Miki? No? Chcesz pojechać za teraz? Zaś mi chwilę pograbić? Mhm. Dobrze, jak Brączek mówiłeś, tak zrobię, nie składaj się do końca. Do ale, połowy. Ale że jak? Bo rozłożyłem się do połowy. No, chcę zamknąć sobie furtkę. Okej, okay, już full, czy nie? Już tak, czy nie? O, jest. Już? Dobra, trzymaj. Jedź zawieź sobie, a ja pojadę wtedy pozgrabiać. Gdzie ty masz tą zbiórkę? A gdzie to się wozi? No wiesz, gdzie są silosy. Mhm. Dobra, jadę. No to gdzie to się wozi? Jest. Dobrze wiesz gdzie. No, jakbym zapomniał? Masz na mapie. Narysowałeś mi na mapie? Nie, ale masz krowy na mapie. Dobrze. Ale wpadł tą górkę. Właśnie powoli. No nie tak jak ty, jak taki szałop. Jak co? Szałobut. No dobra. Nie, co to znaczy? A gdzie kaski? Za sałatą. Kaski w prawo czy w lewo stąd masz kręci? W prawo, polną prawo i potem w lewo. Gdzie ty jesteś kaski? Na drugiej łące już? Ja. A. Właśnie Miki. No co? Gazu depłem. Zakrztusił się. Nie słyszałeś jak poszedł. Zapowietrzył się trochę. To ja rozumiem. Aż dymek puścił. Chcesz kaskader? To mi zdaje kaskader? Dobrze, że szef nie widzę. To było dobre. Znak stopu, ale nie zatrzymamy się. Musimy na pełne. Ale ty jesteś wandalem. Ryzykan. Jo. Ja bym tak nie ryzykował na twoim miejscu. Jo, bo ci prawkę zabieram. Nie mój ciągnik. Ale twoje prawko. No twoje już jeszcze nie mam prawka swojego. Na dowodzie jest. Na karcie rowerowej. Na bilet miesięczny. Na autobus. Nie, no tramwaj. Kurwa, ale śmieszne. O Boże. Czemu mnie to nie dziwi, że to było takie suche? Aż słychać jak chrupie. Chrupiące i takie suche. Wiedzieliście, że da się wjechać w bramę w poprzek? Boże. Ale przyczepą czy ciągnikiem? Ciągnikiem z przyczepą. Jak ty, po co ty w bramę wjeżdżałeś? No, bo się nie wyrobiłem. Nie śmieszne. No żartuję, no. Teraz macie dowód na to, jak Mikir nierealnie gra. Że ja? Że... O, ty słuchaj. Będziesz to sam zaraz pytał. Daj, pokażę dowody na twoje... Na twoje wiesz. Teraz będzie Miki nagrywał każdą wpadkę i tak potem zlepi wszystko i wstawi na netę. No. Nie. Nie wiem.
Wyjeżdż mi upadał życia. Gdzie, nie, ja lagnie. Co? Gdzie potem ja lagnie. No tak będzie, zobacz. A zgrabię to, zjadę na farmę i kończymy tą imprezę. A kaski dalej kosi. Tak. Kaski musisz mieć to skoszone dzisiaj. Edzie. O, tak mnie gonią, nie? Jo, dopłatnie już nie będzie. A kto wolno wyczekuje, ty? No dojechałeś, o? No już kończę sypać. A na który silos? Na ten, co był. Nie. Małe 20 minut i skoszona ta łąka. Małe 20 minut to ile? No 19. A duże? 21. Ale śmieszne. Ojej. Powiem wam, chłopaki, że z wami dość będzie ubowić jak na przedni zabawie. Na przedni? A wiecie, czym się różni przednia zabawa od tylni? Że przedni jest przed, a tylnia jest tył? No, kierunkiem. Nie śmieszne. O Boże, próbuję być zabawny na twoim displayu, a ty nic. No właśnie, tylko próbujesz. Ooo! No to jest coś odważne, jest poważne. Zamykam się w sobie do końca, ale to ja się widzę. Dotrzymam ci towarzystwa, Niki. Kurwa. Dobrze mnie nie denerwować. Dzięki. Proszę. Nie ma problemu. A zobacz, nie nazywa się, a palco blizuje. Skurwa się nie potrafi. Niki, wiesz co ta buźka oznacza? Jak nie wiesz, to nie pisz. No to powiedz co. No dokładnie. Ta klawiatura będzie tłusta. Ta buźka pokazuje, że cały wchodzi do gęby. Dobra. Ja zjeżdżam stąd. No cześć. Jadę zawieźć tą zgrywiareczkę do tego. No cześć. Coś czuję, że się wyśmienia na zakręcie z nikim. Będzie bumcie. Poczekaj jeszcze chwilę. Popatrz jak ja okroszę. Na ten pojazd im stoi i mryga na środku ulicy. Przepuszcza cię. Nie. Zdrowe silniki nie będziesz odzywał dzisiaj. No dobra. Rozumiem cię. No cześć, Miki. Chyba, że co? No i cześć, Miki. Cześć, bo coś tam drukuje. Aha. To ja nie chcę. Odważne słowa. Masz aduma od tego. Nie, no dobra, bo to trzeba koniec beki, bo sobie ludzie pomyślą, że spadalony jesteś. No pewnie jo. Ojej. Ja tak każdy już tak myśli. Kurwa, nie wierzę w to. Frytki pełne kaczupów i spadły na ziemię. Wiedziałem. Bakara. Dokładnie, za tak się zachowywałeś. Ej, a czemu ty pojechałeś już do domu, jak ty powinieneś tu jeszcze zrobić? No tam to będzie się słyszeć. Dobra, to by była tyle w tym odcinku. Dziękujemy serdecznie za obejrzenie, trzymajcie się, na razie. Cześć i czołem!